dzisiaj kultywujemy. Mamy godzinę 20:30. Ja półtorej godziny temu wróciłem właśnie z roboty. Szybko zjadłem, umyłem się, wsiadłem w traktor i pojechałem kultywować. O, widzicie, tam jest lis, widzicie go? I widzicie, jak mu się ślepka szybko. Szkoda, że nie mam sztukera, bo bym go odstrzelił pieluna. Ale mniejsza. Wracając, kultywujemy na cieślach rędzinę pod jęczmień. Jeździmy po dwa razy. Tyle powjechałem tu w pole. Zjechałem tam do końca pod kamionkę i jak zaczęło walić tu śniegiem, to nie było nikt widać. Tam możecie zobaczyć, jest właśnie zakład wapienniczy Bukowa. Jedno z najlepszych wapni na świecie wydobywane. No i tak, jak widzicie, ten rudy skurwy mi spierdolił, ale mniejsza. Co będzie dalej robione? Dalej po tym kawałku jedziemy pojedzie kultywować pod owiec, następnie na Małogost. Będziemy kultywować tam przy Kowalskiej drodze pod owiec i być może będziemy kultywować też Rastodo, lecz nie wiem, zobaczymy jaki będzie czas. Bo do godziny 12 mamy czas, no bo później to już jak wybije północ, no to już jest, wtedy już nastaje niedziela, no to nie bardzo to wypada robić. Także, no jak mówię, dźwięk silnika, jak słyszycie, jest piękny. 100 koni, napęd na przód i turbo robi swoje. Na moje potrzeby jest to wystarczający traktor. Bardzo dobrze sobie radzi. Nie narzekam na niego. No i tak, tam jak widzicie jest kurwa... ma długie do chuja, już nie, tego nie da nigdy. Ale dobra. No i tak, jak to można powiedzieć? Kultywujemy, jak mówiłem, pod jęczmień na rędzinie, później jedziemy w pojedzie, tam gdzie utopiłem się z gnojem jakieś 3 tygodnie temu, 3-4 tygodnie temu jakoś tak. Będziemy tam kultywować, tak samo jak mówię, jest godzina 20:30, jak zacząłem to nagrywać, nie wiem o której skończę, myślę, że tu jeszcze tak gdzieś do 9:00 to mi tu jeszcze wejdzie. No i cóż. O, nie wiem co to jest, że możemy powiedzieć, wszystko zobaczymy. Teraz musimy sanda udepnąć. Wy tego może nie widzicie, bo jest ciemno, ale ja widzę, czuć jak te koła rwią w ziemię. Jest trochę mokro, nie będę ukrywał. Ale trzeba to zrobić, bo nie ma na to odrywać. Jak mówię. Dobrze, powoli sobie tam pojedziemy. I krzyki do tyłu. Kultywator i bał. Ale ten wał będzie chyba zlikwidowany lub będzie dostawany coś do niego, coś tak jak jest w kultywatorze, żeby właśnie podpiąć ten wał na brony. I będzie robiony agregat, właśnie taki kultywator, wał i brony. Taki zestaw będzie, będę starał się zrobić. Tylko muszę zrobić brony, bo takie mocne brony jak do 60 to nie ukrywajmy, to jest gówno do tego. Potrzebne mi są ciężkie brony, trójki do kupienia, albo po prostu same brony, bo ramę to mogę sobie zrobić sam, własnoręcznie. Tylko same brony mi są potrzebne, żeby to kupić i wykonać. Zastanawiacie się pewnie, kiedy będę siał. Nie wiem, kiedy będę siał, bo tu różnie mówią i różnie mnie wkurwiają z tą pogodą, bo dzisiaj, tak jak cały tydzień było ładnie, ładnie nam to objało wszystko, to
Dzisiaj jest chłodno, bo byłem w robocie, to wiem, jest chłodno. I co? No i po prostu zapowiadają mróz dzisiaj na noc, ale to mi nie przeszkadza. Nie wiem, zobaczymy, jeżeli, nie wiem, może w poniedziałek będziemy siać, nie wiem. Zboże już wszystko jest przygotowane, zostało tylko zapiąć siewnik. No i oczywiście rozsiać nawóz tu na cieślach, ale to będzie robione w dniu siewu. Myślę, że tak gdzieś tak samo nad ranem, godzina, nie wiem, czwarta, może trzecia nad ranem wyjadę 60 z nawozem i będziemy siać. Nie będę siał 30, bo hamulce są liche, a tu jak widzicie tereny są niemal kurwa jak w Tatrach albo w Bieszczadach. Jest po prostu ciężko, tu 60 i ten traktor mają co robić, a co dopiero taki ciapus, jak mówię. Pod koniec tygodnia podobno ma być ładnie, może pod koniec tygodnia się zasieje, nie wiem, nie mam pojęcia, nie wiem co robić, po prostu, bo to wszystko krzyżuje mi plany, plus jeszcze teraz korona, ferie, więc w ogóle szajs, masakra i wszystko. Jak siałem nawóz na Małogoszczu, to właśnie jechała policja i tak się zastanawiałem, bo niby ci, co przebywają tam gdzieś poza terenem domu, które mają tam jakąś karę płacić i tak dalej, to dotyczy tylko tych, co mają kwarantannę, z tego co wiem, i takich dzieci, co chodzą do szkoły, a ja jeszcze do szkoły chodzę. Nie wiem, jak już w kwietniu, a może być tak, że ja już się mogę czuć, to miałbym skończył tę szkołę. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tam dalej nie wiem, czy będzie się widać, może widać, nie widać tych świateł, ale ojciec przyjechał na kontrol. A jak on to stwierdził, jak jeśli bym pojechał sam, to nie wiem, czy zostałoby nawet kółko z tego ciągnika. W ciągnikach zajmuję skurczywatora, a to może być ciekawie. U wczesnego już jest pogaszone. Mój wczesny w ogóle ma tu obok, w ogóle tam dom jego, który jest naprzeciwko, to jest właśnie jego. Więc graniczymy tak ze sobą, można powiedzieć. Lata nie ma dzisiaj, bo źle się czuję jakoś, nie wiem, to chyba przez te kurwa korona ferie, jak mówię, ale nie pojechał ze mną, no to powiedziałem, że trudno, no to ja pojadę, nagram coś i zobaczymy, jak będzie. Dojeżdżamy zaraz do końca, prawie. Jeszcze przyjedziemy tamte nazad, trochę przyrównamy tej bruzdy i będziemy stąd uciekać. Bo jak mówię, mamy godzinę, to już będzie chyba 40. No nie wiem, która może być, nie mam pojęcia. Maksymalnie 5 godzin pracy dla tego ciemnika.
że to jest koniec na tą wiosnę. No chyba, że już się opuściniemy, ale zobaczymy. Będziemy jechać w dół, mam ciekawe, czy pod słowo uciekło. Dobra, idziemy. Idziemy równo pod bruskie. Tak, żeby ją trochę przyrównać, żeby 60 z siernikiem miała lepiej siać i żeby to było lepiej później na bruski. Włączony ze względu na to, że po pierwsze jest to lędzina, jest to teren zdradliwy i są tu góry, a na górach bez napędu no to ni chusteczki nie można sobie poradzić. Puszczam sobie koło to przednie po bruzie, żeby tą bruzę ładnie wygładzić. Wiem, że przejadę tu parę razy po tej bruzie. Także ja będę już kończył, dojeżdżamy już prawie do końca pola. No i co? Ja będę kończył. Odezwę się pewnie w następnym filmie z nawozami, które będę siał na cieślach. Więc nagramy to. Jeżeli będzie czas, to nagramy też wisiewy, ale na pewno nagramy włóczenie i katowanie 30 w piątkach. Więc wtedy zobaczycie, jak to, jak ona sobie tam radzi i tak dalej. Tak na to widzenia taki ryk tego potwora ode mnie. No i co? Jak mówię, ja kończę. Widzimy się w następnym odcinku razem z bratem, który mam nadzieję, że wtedy będzie. Albo nie będzie, nie wiem, bo w nich to jest różnie. Bo to jest niby jego kanał i tak dalej. A wychodzimy, to ja muszę dbać o wszystko. Ja powinienem zostać tym, jak to się mówi, wiceprezesem. Albo dyrektorem do pracy. Patrzcie, jest skurwysyn jebany. Patrzcie, gnoja. Spierdolił. Dobrze, no to cóż. Ja sobie tu nakręcę jeszcze. Jak mówię,
Na razie, trzymajcie się, do następnego odcinka. Do usłyszenia, cześć. I życzę wam miłej niedzieli i przyjemnych spędzenia czasu, przyjemnego spędzenia czasu tych kolanofemii, jakie mamy zafundowane dzięki Mr. King Chico. Oto klucz. Na razie, cześć.